Siema, siema, gramy w GTA San Andreas. Dobra, więc tak, ja sobie ogólnie włączę radio. Chwila, moment. Kurde, muszę włączyć radio. Kurde, nie chce mi się włączyć. O, dobra, już mam. Bluetooth mode has been on. FM mode. Siema, siema. Fajne, no? Żeby uważać na prawo wyboru przejść dla pieszych, w których pojawiły się ostrzeżenia, dokonano... Dobra, lecimy. Siemanko, siemanko. Piszcie na czacie. Ciekawe, czy jest to dobrze ustawione. Oj, trochę nie jest dobrze ustawione. Chociaż... Oj, muszę poprawić coś. Oj, oj, oj. Kurde, no, widzicie? Jak robi mi na złość. No, San Andreas wziąłem. Wziąłem GTA San Andreas, bo po prostu... Jakby na razie mi się... dobrze jest. Dobra, spoko, dobrze jest. Po prostu jak byłem w domu, czyli przed domem, to tak było chyba ten, w ogóle było słońce. Gdzie GTA Vice City? Wiesz co, Mordko? Nie chce mi się Vice City na razie grać. Wolę sobie poprzechodzić GTA San Andreas teraz. Live'ik do 19:15 będzie, więc naprawdę wbijajcie, bo będzie spoko. Dobra, jedziemy do Cezara. Siema, siema. Gościa przejechałem. Kurde, zawadziłem, serio. Jak tam w ogóle u was? Ja nic nie widziałem i wiem, że Freeze w ogóle się nie odniósł się co do tego filmu. Akcja z fotografem, czyli... Spoko, spoko. Ej, ten lift był naprawdę i jest zajebisty. Aha, spoko. A, spoko, spoko. Ogólnie Freeze mi nie odpowiedział, wiem o tym i mi raczej nie odpowie. Bo przecież jestem małym kanałem. Anna Czarno. Kurde, no. No nie wierzę, nie. Zrobiłem źle, bo nie zamontowałem wszystkiego. Co się tak dzieje, że
Właśnie coś też miga i nie wiem co tak miga. O, może teraz będzie lepiej. Warsaw jest spoko. Ja tam do Warsaw nic nie mam. Siema listonosz. Muszę jeszcze raz zrobić misję. Albo dobra, Kija, na razie z tym samochodem nie będę robił misji, tylko zrobię misję z Catalyst. Amo Train, no nie, to też misję nie lubię, ale dobra, będę miał przynajmniej z głowy tą misję. Będę miał przynajmniej ją z głowy, bo po prostu ona jest dla mnie... Nie umiem po prostu, jak rzucam tymi paczkami, no ja. To jest to po prostu tragedia. Ostatnio przeszedłem... To przeszedłem ostatnio dopiero za trzecim razem. Ale dostał. Ja to tam od razu lecę. I misja z pociągiem. Ty rzucaj. Dobra. Cholera. Musiałem coś zrobić. Oj. Dobra. Dobra, dawaj. Jak to zrobić? Cholera. Dobra, ma. Jest. Gdzieś to tak trzeba. Dobra. Jeszcze dwa. 30 coś sekund. Ostatnie. Jedno. Dobra, już. Poszło. Super. Jest. Udało mi się. Poszło. W sensie ja lubię ekipę i nie zmienię zdania i zawsze... jakby dla mnie ekipa zawsze będzie spoko. Kurde, policja. Cholera, no. Trzy gwiazdki. Ty, nie, gdzie to jest? To nie tutaj. A, tutaj, dobra, tu. Dobra, bo ja musiałem tutaj wejść, ale już jest spoko. Dobra, teraz lecimy na Grove Street. Kurde! Ale z tą muzyką to jest teraz klimat. Ogólnie ja kocham GTA San Andreas i muszę powiedzieć, że pojechałem w ogóle jak debil, bo za daleko. Klimacik jest zajebisty. Czy przejdę GTA San Andreas? No będę robił. Ogólnie kolejny stream z GTA San Andreas będzie się nazywał Przychodzę GTA San Andreas i to będzie chyba trzeci, bo to wcześniej był pierwszy, teraz jest drugi taki stream i teraz będzie trzeci, ale myślę, że trzeci po prostu będzie jutro, no nie? Ale będę sobie przechodził, ogólnie tak, będę przechodził GTA San Andreas, bo chcę sobie przechodzić
Kiedyś właśnie przeszedłem GTA San Andreas, byłem w tym San Fierro, a w San Fierro był taki samolocik, którego nie potrafiłem przejść i dałem sobie spokój. I lipa była totalna. No, zakończenie też jest super. Nie no, zakończenie w GTA San Andreas jest, myślę, że zajebiste. O, Van. O kurde. Nienawidzę tej misji. Nienawidzę tej misji, ale będę miał przynajmniej z głowy. Tak jak wtedy, tamta. Tutaj po prostu jest takie coś, że ja się boję, że ja tutaj sztelam, że ja biorę te paczki, też sztelam do tego wojska, czy coś takiego, do ochrony. No dlatego, że wiecie, no, bo tutaj może rider zginąć i muszę mu też pomagać. Nie wiem, ja to tak robię zawsze. Nie zawsze wychodzi, bo kilka razy mnie ta sztuczka zawiodła, no i jeszcze źle jadę sobie, ale dobra. Jak tutaj się jechało na te doki? Aaaa! Ale debil ze mnie. A nie. Dobra, tutaj przejadę sobie i będzie git. Statyw źle ustawiłem? Czemu? Kurde, rączkę urwałem! Co za debil ze mnie! Ja pierdzielę, serio! Kawałek rączki urwałem od statywu. Przypadkowo. Za mocno złapałem. I rączka... W sensie, no nie, mogę dalej... O kurde, chyba nie mogę. No to po prostu... Jakby poczekajcie, jakby da radę, pyk, da radę, tylko jest naprawdę ciężko. Bo to musi być gdzieś tak, bo jak będzie bardziej w górze, to po prostu będzie migało. Obraz będzie migał. Dobra, kistą rączką, kupię, ja tak sobie kupuję niedługo nowy statyw. Bo jakbym robił streama na komputerze, to mam takie wrażenie, że będzie lagowało. Że będzie lagowało i nie będzie dobrze. National Guard Depot. Było to, czy jakoś tak. Kurde. W sensie procesor to ja będę wymieniał. Z procesorem jest tak, że ja będę ten procesor wymieniał. I ten procesor będę wymieniał w tygodniu. I to będzie procesor i piątka, 3 GHz i piątka. Więc myślę, że 3 GHz i piątka będzie spoko. W klimacie San Andreas? Myślę, że jest szansa. Myślę, że jest. Ogólnie to też będę dokładał te ramy, no ja. Kurde, jak tutaj było. Nam 8. Aha, dobra. Też muszę temu Riderowi pomagać. No, Riderowi muszę pomagać, żeby po prostu Rider nie zginął. Bo nam nie zależy na tym, żeby Rider zginął, ale żeby, w sensie zależy nam na boksach, żeby Ridera też chronić przy okazji, bo ja zawsze tak robię. Ale nie lubię tej misji, ta misja jest dla mnie totalnie taka
Nie wiem, czy potrzebna, czy potrzebna. Bo gramy obecnie na kodach. Ale spokojnie, jak już nie będzie takich tutaj zbyt takich misji, zbyt takich dla mnie takich misji, które zawsze muszę przechodzić na kodach, to będę grał już w pewnym czasie bez kodów, więc spoko. Ryder, trzymaj się, wezmiesz te dwa boksy. Cholera! Nie wkurzają. Zawsze mnie wkurzała to wojsko. Leż gniocie. Oj tam. Zawsze ktoś ma problem, że ktoś gra na kodach. Co z tego? Kody są, żeby używać, no nie? Kody są dla tych, co nie umieją grać. Zależy, wiesz. Po co tu oceniać? Ale ich kończę. No nie, źle jadę. Kurde, źle. Albo i dobrze, chwila. Kurde, mać tam. Cholera koło. Ale dobrze, wszystko dobrze będzie. Ja San Andreas dobrze gram i wiesz, nie ma co narzekać. Po co tu narzekać? Dobra, znowu ominąłem miejscówkę. Ja w to nie wierzę, totalnie nie wierzę, że omijam tą miejscówę. Tutaj jest wjazd. Chwila. Dobra. Muszę sobie zainstalować MTA. Kurde, no co jest z tym? O cholera, jasne. Zaraz naprawię to. O, myślę, że już się naprawiło. No dobra, kolejna taka misja głupia została zrobiona, bo naprawdę tej misji nie lubię. A przy okazji, to ja sobie tutaj dom kupię. A przy okazji, tak jak... A nie, bo dobra, myślałem, że ten samochód przypomina samochód Michaela z GTA 5, ale... Troszeczkę przypomina, nie bardzo, ale troszeczkę.
Kupmy pierwszą taką posiadłość. Ja sobie kupuję posiadłość i mam to gdzieś. Bogaty jestem. Myślę, że tak będzie spoko, jak sądzicie. No i posiadłość kupiona. To normalnie wygląda jak taki pokój hotelowy. Taki motel. No. A no dobrze, dobrze. Walcie się, kurde, głupia policja. Mam gdzieś tą policję. Zawsze ciągle chcę jechać zapisać grę, to pyk, już atakują. No i w latarni. Chyba zrobię to mi... Ja sobie zapiszę grę i zrobię tą misję, tą, której totalnie nienawidzę. Willowfield, dobra, no Willowfield. A dobra, bo to jest chyba z tym samochodem. Dawaj to. To jest mój safe. No ja to przechodzę od początku bardzo. Kurczę. Jak przecież kiedyś przechodziłem GTA San Andreas, to przeszedłem aż do San Fierro i był taki samolocik, którego nie umiałem przejść. Oczywiście, że tak. Siada. Co? Aha, dobra. No nie. Basically,
Wiktor, ta, spoko. Wiem, że mam kupione, zapomniałem. Ale autko. Ja chcę to autko mieć w garażu, bo jest świetne. Kurde. Nie da się zbytnio zapanować też nad nim, ale spoko. Nie no, co ja gadam, da się. Wow! Pociąg. No to co, lecimy. Lever shift. Lecę od $1000. Tak, tak. A, kurde, zapomniałem, że to tymi, że nie ształkami, a... Bet? O, kurde, ciągle źle. No, kurde, no. Jak tu się... Kurde mać, no. A prawie mnie dogonił. W sensie, przejdę. Przeszedłem już. Nice hopping. Nice. Dobrze.
Ale przynajmniej misja zrobiona. Najważniejsze, że mam te misje takie kurde najgłupsze, w sensie ciężkie za sobą. No i co? Kolejne, no nie? O wiele fajniejsze. Chciałbym dojść do tych misji z Kataliną. Gdzie, że też te misje są też takie... Nie, spoko są. Ogólnie tak na pustynię, no ja. Albo gdzieś w tych takich miasteczkach małych, w tych te amerykańskie miasteczka mi się bardzo podobają. To jest dopiero klimat. Po swoich przejeżdżam. Sorry. Poradniki mam... Ej, co tutaj robi radiowóz? Aha. Już wiem, co tu robi. Oj, dobrze idzie. Kurde, nie zapisałem. Siema. No, widać to. Dobra, w ogóle ja może pojadę na drugą chatę i na drugiej chacie ten samochód zostawię. Może da radę. Albo nie, bo ta chata jest kurde dalej. Nie chce mi się. O, tutaj kolejna misja. I spoko. Dobra, kolejna misja. Oby była łatwa. Co tam? O! Kurde, znowu tak wejdę w ten... w tą rozgrywkę. W San Andreas. O nie! A, bo to jest ta misja. No nie wierzę. No już słychać. Kurde, nie lubię tej misji. Jeszcze ta misja jest taka durna. Albo dobra.